Nasza ta pierwsza część nazywa się Triony. Wiecie w ogóle, co to są triony? Macie coś w głowie na ten temat? No ja pojęcia nie mam, co to jest, tak szczerze mówiąc. Jedynie co przeczytałem sobie w internecie, tak 15 minut przed audycją, że to coś związanego z tymi przepowiedniami Lema, że to coś w stylu Googli. Mikołaj, a ty? No również nie miałem pojęcia, co to jest, dopóki nie przeczytałem sobie przed audycją paru fragmentów właśnie z Lema w internecie. Dowiedziałem się mniej więcej tyle, że jest to takie, jest to forma magazynowania danych, która zastąpiła u Lema książki i inne tego typu źródła wiedzy. Od zawsze wiadomo, że Lem był taką osobą, można powiedzieć, prorokiem XX wieku. Osoba, która przepowiedziała przyszłość, osoba, która usiadła, napisała swoje opowiadania, opowiastki, które sprawdziły się w dzisiejszej rzeczywistości. I może oddajmy teraz Lemowi głos i przeczytajmy to, co o trionach sam napisał. Trion może magazynować nie tylko obrazy świetlne, sprowadzone do zmian jego struktury krystalicznej, a więc podobizny stronic książkowych, nie tylko wszelkiego rodzaju fotografie, mapy, obrazy, wykresy czy tablice. Jednym słowem, wszystko, co można przedstawić w sposób dostępny odczytaniu wzrokiem. Trion może magazynować równie łatwo dźwięki, a więc głos ludzki, jak i muzykę. Istnieje też metoda zapisu woni. Czyli można powiedzieć, że Lem w swoich przepowiedniach przepowiedział po prostu internet i Google'a i szeroko pojętą chmury internetowe, gdzie jest zapis danych tego wszystkiego. Tak, Bruno? Dokładnie. Ale powiedzcie mi, tak myśląc o Lemie, wy wierzycie w to, że to był jakiś Nostradamus tamtych czasów, który wszystko wiedział o przyszłości i wszystko zapisał w swoich książkach? No ciężko powiedzieć, ale na pewno wiele tych jego przepowiedni się po części sprawdziło. A co ty na to? No może nie dokładnie kropka w kropkę spełniają się jego przepowiednie, ale na pewno zasada działania jest podobna i wszystko zmierza w tym kierunku, żeby właśnie cała wiedza na świecie, wszystkie formy danych będą przechowywane właśnie w jednym miejscu, na jakichś wielkich na przykład serwerach i po prostu każdy będzie miał do nich dostęp przez właśnie internet, tudzież inne rodzaje połączenia, nie wiemy co tam może w przyszłości się pojawić. No bo z tym całym połączeniem internetowym i z tym całym internetem było w ogóle tak, że on by prawdopodobnie nigdy nie powstał, gdyby nie Związek Radziecki. Nie wiem, czy wiecie, choć to jest wynalazek Stanów Zjednoczonych, to gdyby nie Związek Radziecki, myślę, że dzisiaj siedzielibyśmy tutaj, no i jakoś łączyli się przez linie telefoniczne. Natomiast powiem wam tak, że internet na początku to było skoordynowane kilka komputerów i to w Stanach Zjednoczonych i łączyli się ze sobą właśnie przez takie różne linie. Dopiero później zostały wykorzystane maszty z tymi całymi falami i tak dalej, i tak dalej. No ale oczywiście jest to wynalazek zupełnie pochodzący z wojska, no bo to wszystko dotyczyło zimnej wojny, no i wystrzelenia pierwszych satelit na orbitę okołoziemską. No i gdyby nie ta zimna wojna, gdyby nie to wszystko, to internetu prawdopodobnie dzisiaj by w ogóle nie było. No i zobaczcie, z jednej strony mamy konsekwencje zimnej wojny, to co się wydarzyło, ten cały, powiedzmy to, szereg tych innowacji elektronicznych, innowacji wojskowych, nie tylko wojskowych, ale innowacji także, które przeszły do użytku dziennego. No a z drugiej strony mamy te wielkie konflikty, no i jesteśmy tak pół na pół, nie? Co o tym sądzicie w ogóle? Sądzicie, że każdy konflikt rodzi coś dobrego, czy może zupełnie inaczej, każdy konflikt jest tylko konfliktem? No trudno się wypowiedzieć na ten temat, na pewno nie da się ukryć, że z tego typu konfliktów potrafią wyniknąć pewnego rodzaju właśnie pozytywne skutki, ale no jednak zawsze konflikt pozostaje konfliktem. Nie zmienia to faktu, że raczej cel, w jakim były... zakręciłem się.
No, w tym temacie można się rzeczywiście zakręcić i ten temat, powiem wam, że jest bardzo interesujący i bardzo rozległy, ale może wróćmy, bo tak trochę odeszliśmy od tego naszego tematu. Triony. Triony, czyli przepowiadanie internetu, przepowiadanie tych chmur internetowych. Powiedzcie mi, korzystacie z chmur internetowych? Pewnie, na co dzień korzystam. Wszystko tam magazynuję, moje wszystkie jakieś zdjęcia, filmy. No właśnie, to wcześniej wydawało nam się, że to będą tylko pendrive'y, nie? Wchodziły pendrive'y, włączało się przez port USB do komputera i to było wszystko. No a dzisiaj jednak wszystko przemieszcza się, powiedzmy, po internecie przez chmury internetowe. No i nawet już same gry nie są produkowane przez dystrybucję tą pierwotną, tą płytową przez CD, tylko już dzisiaj na takich platformach jak Steam, czy Origin, czy inne różne tego typu platformy są normalnie pobierane z internetu. A jeśli patrzeć na kierunek, w jakim to się rozwija, to możemy się nawet spodziewać, że w najbliższym czasie gry w ogóle nie będą pobierane z internetu, a będą po prostu streamowane na nasz komputer przez internet, a całość działania, tak jakby cała grafika, wszelkiego rodzaju obliczenia będą wykonywane po prostu na serwerze. Już takie coś działa, istnieje takie coś jak GeForce Now bodajże od NVIDII i można właśnie tak grać w chmurze. Tak, nie jest to jeszcze do końca w pełni rozwinięte i są z tym jeszcze jakieś problemy, ale w tym kierunku właśnie zmierza rozwój branży growej, przynajmniej tak mi się wydaje. Czyli to jest coś takiego, że nie zaśmieca nam pamięci komputerowej, tylko tak jakby jest streamowane przez sieć i my możemy z tego korzystać? Tak, nie tylko nie zaśmieca pamięci, w ogóle żadnych... Pobieramy żadnych danych po prostu. Tak, też nie wymaga to od nas pobierania gry, nie wymaga od naszego komputera wygnania praktycznie żadnych obliczeń, tylko tak jakbyśmy dostawali sam obraz przez internet, a reszta jest po prostu wykonywana po stronie serwera. W ogóle jak oceniacie powstanie tego, czegoś takiego jak chmury internetowe, gdzie zapisujemy dane, w ogóle powstanie internetu, bo wiele ludzi korzysta z internetu, naprawdę wiele można się z internetu dowiedzieć, w ciągu jednej sekundy możemy przeszukać bardzo wiele informacji. Ktoś kiedyś powiedział, że w średniowieczu człowiek za całego swojego życia nie dostał tyle informacji, jak my w dzisiejszej rzeczywistości podczas jednej sekundy korzystania z internetu. Czy w ogóle oceniacie to na plus czy na minus? A jeżeli jest pół na pół i macie te plusy i minusy, to możecie ich troszeczkę powymieniać. No na pewno ten łatwy dostęp do informacji, prawda? Można sobie wszystko znaleźć, dosłownie wszystko, czego tylko człowiek zapragnie. Można kupować wszystko też przez internet i ogólnie wszystko w dzisiejszych czasach może się zamknąć w internecie. I znowu tutaj spotykamy się z tym, nie? Że są dwie strony medalu, bo ja też bardzo często korzystam z internetu, często przeglądam różne portale internetowe, różne strony internetowe w celu znalezienia jakiejś konkretnej informacji. Natomiast czy tutaj nie jest to niebezpieczeństwo, że my już będziemy praktycznie odchodzić od tych książkowych wersji, papierowych wersji różnych podręczników, różnych książek, publikacji, że wiecie, że pozostawimy ten cały nasz dorobek, dobytek intelektualny związany z podręcznikami papierowymi, które możemy dotknąć, możemy przełożyć kartkę, możemy powąchać tą kartkę, no jednak wiecie, komputer i telefon zabiera nam tą możliwość tego pierwotnego sposobu komunikowania się, sposobu czytania i przekazywania informacji. No ja myślę, że nie, bo będzie to na pewno mniej popularne niż kiedyś, ze względu na to, że są te alternatywy, ten internet, ten komputer, ale no, raczej to nie wiem, że tak. Ludzie zawsze będą wracać do książek takich fizycznych. No sprowadza się to do tego, że nikt nie zabiera nam możliwości korzystania z książek fizycznych, ale po prostu mamy możliwość znalezienia tych samych informacji w internecie. No najważniejsze jest po prostu to, żeby pamiętać, żeby jednak korzystać z tych innych źródeł przynajmniej raz na jakiś czas, żeby po prostu
nie zatracić się w tym internecie, bo prawda jest taka, że łatwo w naszych czasach jest po prostu stracić poczucie czasu w trakcie korzystania z internetu i po prostu stracić kontakt ze światem rzeczywistym. No właśnie. A ta utrata kontaktu w czasach pandemicznych jest chyba czymś bardzo, ale to bardzo poważnym, no bo jednak zachwiała się jakaś ta naturalna możliwość kontaktowania się z żywym człowiekiem i ta komunikacja interpersonalna również się w jakiś sposób zatarła, ale z drugiej strony mamy znowu drugą stronę, że gdyby nie ten internet, gdyby nie porozumiewanie się, komunikacja, zachowywanie danych w chmurach internetowych, w tych tak zwanych lemowskich trionach, to dzisiaj nie byłaby możliwa w zupełności nauka zdalna i zdalne nauczanie. Tak, a nawet te kontakty międzyludzkie, co powiedziałeś, to po części też mogą być przez internet. Co prawda to, załóżmy, jest tylko rozmowa wideo, a nie rzeczywisty taki fizyczny kontakt z drugą osobą, ale jednak jakiś kontakt jest. Myślę, że tutaj warto też sobie obejrzeć właśnie film Dylemat Społeczny. Tutaj on jest powiązany bardzo z Facebookiem, Googlem. Jednakże umówmy się, to jest internet. To się zalicza do internetu. Kontrolują, można powiedzieć, że kontrolują nas, te social media. Myślę, że się z tym zgodzicie. No i właśnie, jak to jest? Internet jest dla nas z jednej strony bardzo dobry, jest wyszukiwarką wiedzy, dosłownie wszystkiego, ale tak właśnie było poruszone w Dylemacie Społecznym, choćby nawet Wikipedia. No, większość z nas korzysta z Wikipedii, chcąc, nie chcąc, zresztą wystarczy wpisać daną frazę i od razu wyskakuje nam w wyszukiwarce Wikipedia. I wystarczyłoby przykładowo, że Wikipedia chciałaby, no, zarobić. Twórcy Wikipedii chcieliby dorobić się pieniędzy takich jak Facebook i tym podobne inne social media. No i wtedy ta prawda, która się teraz znajduje w Wikipedii, mogłaby zawsze być no sfałszowana po prostu. Zależy jakby się komu podobało na świecie, tak by było po prostu napisane. No a wiemy, że przykładowo w polityce, która no wywołuje bardzo burzliwe takie odczucia nieraz w Stanach, potrafią ludzie po prostu walczyć ze sobą, można byłoby bardzo łatwo nawet, choćby nawet właśnie tak może nie przerobić, ale właśnie zmienić coś, zmanipulować na przykład opis poglądów osób lewicowych, prawicowych i to mogłoby doprowadzić właśnie do nawet do wojny domowej. No bo przypomnijmy, mówimy o Dylemacie Społecznym, jest to taki dokument netflixowski, który powstał kilka lat temu. Dotyczy on no właśnie tych największych korporacji, takich jak Facebook, Google, Twitter, ale także podobnych im. No i oczywiście w tym dokumencie wypowiadają się różni ludzie, ale właśnie związani z tą branżą, kierownicy różnych działów w tej branży, ludzie, którzy tam pracowali, którzy mieli na co dzień kontakt z tym, co w danej firmie się dzieje. I rzeczywiście z ich opowieści, z tego, co wynikało z ich słów, no to dzieje się nie najlepiej, bo wszystko dąży do tego, żeby zwiększyć kontrolę nad nami, nad zwykłym człowiekiem, który korzysta z tego portalu. I to dla nas może się wydawać niewyobrażalne, no bo kurczę, jesteśmy, tutaj siedzimy w czwórkę, każdy z nas ma inną osobowość, każdy z nas ma inną rodzinę, inne zainteresowania, inne rzeczy. Natomiast zobaczmy, co chcą z nami zrobić, że prawdopodobnie gdybyśmy teraz, rozmawiamy o trionach, prawda? Włączymy sobie Google'a i nie wiadomo, czy za niedługo nie wyszukałoby nam tego automatycznie, prawda? Bo istniały takie, nie wiem, czy oglądaliście na YouTubie, takie rzeczy, które sprawdzały, że na przykład grupka ludzi rozmawiała sobie, załóżmy, o kebabie, rozmawiała o tym, jak stworzyć kebaba, jak sobie go ugotować i nagle po tym scrollowaniu YouTube'a wyszła im cała playlista z tym, jak stworzyć kebaba. Można powiedzieć przypadek, nie? No ale z drugiej strony można też powiedzieć, no nie sądzę. Bo jednak z tego, co czytamy, z tej przywołanej przez Oskara przywołanego dokumentu Dylemat Społeczny, no zupełnie coś innego nam się tutaj ujawnia.
też warto dodać, że cały czas chcą utrzymywać też nas właśnie przy tym internecie, bo jakby nam się wydaje, teraz rozmawiamy na zasadzie, że internet, wszystko ok, wejdziemy sobie i sprawdzimy, jednakże właśnie to, o czym było też wspomniane, social media, osoby zajmujące się tym, tworzące, robią wszystko, aby utrzymać nas jak najdłużej w tym internecie. Przykładowo choćby nawet charakterystyczne trzy kropki, kiedy ktoś nam odpisuje na dany komentarz, to jest charakterystyczne, aby zwrócić uwagę człowieka, no bo przecież ciężko jest się przeciwstawić i trzeba poczekać, aż ktoś nam napisze to, co chciałby. Tak, i zobaczcie, jak zmieniała się w ogóle cała konstrukcja Facebooka, bo na samym początku w tym czacie, który mamy, no wiadomo, była wiadomość, odpowiedź i było to wszystko. Teraz został dodany, tak, możesz dodać koledze nick, możesz dodać, w sensie widoczne jest właśnie te trzy kropki, kiedy ktoś do ciebie odpisuje, widoczny jest znaczek odczytane, widoczny jest znaczek wysłane, godziny tego wszystkiego, no i to jest coś takiego, co człowieka przyciąga i jednak z czym człowiek ma problem, bo przecież to wszystko skierowane jest do tego, no żeby jakoś ograniczyć nam ten kontakt interpersonalny, face to face, nazwijmy to, ale żeby go przenieść do internetu i żeby ta komunikacja odbywała się za pomocą internetu i żeby właśnie cały czas człowiek był przyciągany do tego poprzez dostosowywanie się do różnych trendów i do tego, żeby po prostu zainteresować człowieka. Powiem wam szczerze, że oglądając ten dylemat społeczny, tam padły właśnie takie słowa, że oni na początku myśleli, że to jest wszystko skierowane ku dobru człowieka, ale to w jakiś sposób wyrwało się spod ich kontroli i zaczęło żyć swoim życiem i teraz nie da się tego zatrzymać. To jest jak ze światem, nie? Że świat teraz pędzi bardzo szybko. No i my w tym wirze jesteśmy jako ludzie i myślę, że ta pandemia była takim dobrym czasem, żeby z tego świata na chwilę wyskoczyć i zastanowić się nad tym, co tak naprawdę robimy i dlaczego to robimy. No bo taki pierwszy z brzegu przykład, nie? Instagram. Instagram miał być portalem dla zawodowych fotografów i tylko i wyłącznie to miał być portal fotograficzny ze zdjęciami i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj jest to tak naprawdę jeden z największych portali dla influencerów na świecie. Tam na Instagramie teraz robią się kariery, robią się pieniądze, robi się tak naprawdę wszystko. Bo oprócz tego, że mamy zdjęcia, no to pod tymi zdjęciami mamy jeszcze opis, mamy hashtagi, mamy insta relacje, insta story, mamy. Teraz możemy jeszcze relacjonować wszystko na żywo. Prawdopodobnie już teraz mamy odnośniki do różnych stron, prawda? Jak ktoś ma wystarczającą liczbę obserwujących na Instagramie, to możemy dać to sweep up i możemy przenieść się do zupełnie innej strony internetowej. No i już teraz na Instagramie mamy także odnośniki przy zdjęciu do na przykład swojej kolekcji ubrań, nie? Że przechodzimy do ubrań i tak dalej. Więc zobaczcie, jak z jednego portalu, który miał być skierowany do profesjonalnych fotografów, bo ja pamiętam, jak ten Instagram powstawał, pamiętam, jakie to było okrojone, proste i tak naprawdę na początku jeszcze nikt nie wiedział, o co chodzi, a dzisiaj urosło to do rangi, można powiedzieć, chyba potwora internetowego, potwora, znaczy pięknego potwora, bo pod tą powłoką tego piękna znajduje się potwór, ale no zobaczcie, do czego to doszło. Warto też zwrócić uwagę, że Facebook zawsze wydaje nam się tym takim najbardziej znanym ze wszystkich właśnie, ze wszystkich aplikacji najbardziej znaną, jednakże doszliśmy do tego momentu, że Facebook, chyba można sobie powiedzieć wprost, został przerośnięty przez swoich braci, kuzynów, no bo może o ile Snapchat już troszeczkę wymarł, o tyle TikTok, z tego co słyszałem, teraz przerósł wszystkich swoich konkurentów. No i zobaczmy, nie Facebook, nie Google, nie Instagram, tylko TikTok był oficjalnym partnerem przy Euro 2020, które odbywało się w 2021 roku. No i to właśnie TikTok z tą swoją potęgą to wszystko sponsorował, więc już sam fakt sponsorowania tak wielkiej imprezy mówi o tym, jak w ten TikTok musi być wpompowana, ile tych pieniążków musi być wpompowanych i jak bardzo jest to opłacalny biznes, żeby to wszystko się kręciło dalej.